Ruszyły prace przy przebudowie wjazdu do Wałbrzycha od strony Świebodzic. Łagodna zima pozwala myśleć o wcześniejszym zakończeniu tej inwestycji. Jest to największa inwestycja drogowa zaplanowana przez miasto w tym roku. Zakres prac obejmuje odcinek drogi krajowej nr 35 od ulicy Wilczej do ulicy Pogodnej. W tym będzie rondo na wysokości ulicy Wilczej, do którego między innymi również będzie doprowadzona poprzez taki łącznik na roboczo nazwany 34KD, ale umożliwi mieszkańcom wyjazd ulicy Zdrojowej, będzie właśnie do tego ronda, a z drugiej strony wjazd na palmiarnie. Koszt to około 30 milionów złotych. Korzystając z dodatnich temperatur, prowadzone są obecnie prace przygotowawcze. Zostały usunięte już drzewa, kilka budynków zostało rozebranych, w sumie to już 6 budynków zostało rozebranych. W najbliższym czasie będą rozbierane budynki numer 143, 145. One w zasadzie już dziś, jutro będą przekazane wykonawcy do rozbiórki. Trwają jeszcze procedury związane z budynkami, które nie należą do gminy, a wobec których zastosowane zostaną przepisy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. I tutaj jeszcze jest decyzja z RIDOS-ka, która nakłada na wojewodę obowiązek wyliczenia odszkodowań. Tam są jeszcze pewne prace. Niemniej myślimy, że ze wszystkimi rozbiórkami do połowy marca damy sobie radę. Tylko jak powiedziałem, nam z punktu widzenia realizacji inwestycji to są te dwa budynki 143, 145. Na pewno jeszcze, no najpóźniej w środę powiedzmy, rozpoczną się tam już bardzo intensywne prace. Co ważne, projekt zakłada prowadzenie prac bez zamykania ruchu. Pojawią się zapewne utrudnienia związane z remontem, ale wykonawca ma prowadzić pracę jak najmniej utrudniając poruszanie się pojazdów. Inwestycja ma zakończyć się jeszcze w tym roku, a wszystko zależy od tego, czy przyjdzie prawdziwa zima i jak długo ewentualnie potrwa.